Witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio, witam was w kolejnym odcinku z Assassin's Creed Unity. Nie wiem, tak znowu laguje, ale to chyba jest już taka norma, że jak zawsze rozpocznę, bo mnie lekko laguje. Tak właśnie załatwiamy ochronę cywilów. Najlepiej bombę podstawić dymną i po kolei wszystkich zabić. Tak wtedy osiągniemy cel. Zawsze mam problem z tymi posłańcami i nie wiem jak ja mam działać. Nie wiem, może chodzi o truciznę, którą chyba jeszcze nie posiadam. Właśnie z tym jeszcze mam problem. Ale myślę, że jakoś się to kiedyś ogarnie. Tak jak mówiłem, na północy i środkowym Paryżu mamy wszystko ogarnięte, jeśli chodzi o misje boczne. Teraz zajmiemy się południem, gdzie jest tego jeszcze trochę dużo. Przydałoby się jeszcze nagrać z kilka takich odcinków. I mieć to z głowy. A jak już się wszystko pokończy, to wiadomo, rozpoczniemy sobie misje fabularne. Oczywiście nie wiem, czy będą jeszcze jakieś po sekwencji 9 kolejne misje poboczne. Jeśli nie, no to się bierzemy za całą kształt fabuły. Okej. A więc ogarnijmy tą sprawę. To będzie mega trudne, albo mega łatwe. Znajdź mordercę. Tu są jakieś tropy. Haczyk wędkarski. Kurde, to jakiś wędkarz mógł to zrobić. No, prawdopodobne, ale to jest jednak możliwe i są nawet ślady. Dorosty. Jakiś wędkarz to musi być. Nie ma co. Już mamy zbyt dużo takich namacalnych śladów, które dowodzą, że to pewnie wędkarz powinien to. Świetnie. To już kolejne lokacje. Lokalizacje, chciałem powiedzieć, które są właśnie odpowiedzialne. Ślad jest tu. Ale tu mamy najbliższe jakby pole do wyszukiwania tropów i właśnie musimy uważać. Już? Skończyłeś? Stop you! Yes, you! Zamknij się. O! Ile mamy tropów? Tylko jeden. Those papers are for a patient we just released. He always blabbered on about being a fisherman, so your best bet is to check the river. We also had a patient escape a few weeks ago. You can check their cells inside, just down the steps. Oh. Okej, no to zejdziemy tam. Trzeba sprawdzić. Więc jeszcze to nie jest jakby koniec naszych poszukiwań, przepraszam. Okej. Jest 8 miejsc. Zrobiliśmy z tego już 2. Teraz będziemy zmienić 3. Teraz tutaj mamy jakąś księgę. Leonard Ernie. Świetnie, mamy więcej
miejsc do zwiedzenia. A jakieś następne tropy? Okej, tu są jakieś. What happened? I had a paper cut, but my whole arm got infected because it's a filthy in here. Some surgeon thought he had the right to hack it clean off. The pain almost killed me. Co? To dał ci tą mapę? Nie, chyba nie widać tego. Chociaż... Nie mam to. Sprawdzamy... Drobne dziury. Jakoś tego za bardzo nie widać. Znowu coś znalazłem. Widzę, że to jakiś naprawdę porąbany koleś. Już takie rzeczy może robić. Gdzie najbliżej mamy do tych tropów? Tylko takich, które jeszcze nie są odkryte całkowicie. Z mi biegnie, co się będziesz. To już wszędzie szukaliśmy. To przydałoby się teraz tutaj zajrzeć. Jak coś znajdziemy, trzeba... No ale to będzie wiadomo, że wędkarz. Będzie wiadomo, tylko... Okej, mamy tu już ślady. Do ropy ze dwie. Co mogę powiedzieć? Mój boss jest dobry barber, ale horrible surgeon. I was using his clients to make a little money on the side. Cut out the middleman. What can I say? My boss is a good barber, but a horrible surgeon. I was using his clients to make a little money on the side. Cut out the middleman. Tu mamy dom, świetnie. Szopę na brzeże, czyli te cztery tropy, które żeśmy już tu zwiedzili w krótkim czasie, są już nam oczyszczone z tropów. Teraz może zajmiemy się szopą. Jeszcze musimy odkryć jedno miejsce, które na mapie nie jest jeszcze widoczne. Tutaj. Dobra, mamy tą szopę. I sporo tropów. Czyli od tego zaczynamy. Osak. Okej. Teraz tu coś sprawdzamy. Podarty dzienniczek. Aha. Znowu jakaś torba. Nie, to są pasy jakieś. To. Mnóstwo ofiar. Starte ciało. Tak trochę kiepsko. Mapę odpalić, ale okej. Okay. Teraz tutaj nabrzeża sprawdzimy. Na razie ten proces nie wydaje się być trudny. Bo to wiadomo, że to może być wędkarz. Znaczy wędkarz, może to być chirurg, który działa jak wędkarz, więc... ktoś tu. Few days ago, and I found a body floating in the river. Cut up arms and legs too. It must have floated here from upstream. I didn't know what to do with it, so I took it to the cemetery. I'm sorry. I was fishing a
few days ago and I found a body floating in the river. Cut up arms and legs too. It must have floated here from upstream. I didn't know what to do with it, so I took it to the cemetery. I'm sorry. Masz być oskarżony? Chcesz tego? Na razie muszę poszukać wszystkich tropów, bo tak jakoś mi to nie pasuje. Mamy już tego wędkarza, ale on niby się tłumaczy, ale zobaczymy. Porąbana misja, kolejna, ale no co zrobić? Jak teraz tam pójdziemy, to pewnie odkryjemy kolejny, ostatni trop do ostatniej lokalizacji. Ale brzmi banalnie, no bo przecież to musi być jakiś chirurg, który działa na czyjąś niekorzyść. Więc no, nie ma innego wytłumaczenia na to. A wędkarz powiedział, że zaniósł ten worek, ale on nie mógł go zabić. Bo to ciało już było takie trochę podcięte już na kawałki, więc rybak z tym nie mógł mieć nic wspólnego, bo by nie umiał odkrajać tego ciała. Dobra, tam mamy takie tropy, które no są dość mocne. Sklep rzeźnicki, no to super. Wiedziałem, że coś się znajdzie. Aha. Dobra, jakiś jeszcze jeden trop musi tu być. Ten trop jest na dole. Ktoś może o tym wiedzieć. Please help. My wife is missing. She'd just come home from the butcher, but when I went into the bedroom upstairs, she was gone and there's blood everywhere. I think it's hers. Please help me. Dobra, czyli jego mąż nie może być w to wmieszany. Trochę niemożliwe. Ale gdzie mamy ten sklep rzeźnicki? Idziemy tam. LOL! Myślałem, że to w ogóle się jakoś nie zaczepiło. O co jest? Kurde, ale się to buguje. Teraz zadziała? Okej, okay. Już widać lepiej. Zaraz będziemy przeglądać, spokojnie. Spokojnie. Nikt się, nie denerwuj się. Murders. Well, some crazy man came by here rambling about a corpse. That's all I know. How about some fresh pork? My assistant can give you a perfect cut. He's a little slow in the head. Came in here a few weeks ago begging for work, but I tell you, the boy has a gift. A gift that finally leaves me some time to get some fish. I just want to work. I won't bother no one. What do you want? I must work. I just want to work. I won't bother no one. What do you want? Dobra, ciszej. Bo teraz muszę poczytać trochę w bazie danych. Najlepiej od dołu będziemy czytać. To są te podcięte ciała, które zaniósł ten rybak. To jest wiadome. O kurde. Aha. Leonard Elrini. Aha.
Edgard Duchamp? On możliwe. Na butach miał piasek. Miał piasek na butach. O kurde. Oj, coraz bardziej myślę, że to mógł być asystent rzeźnika. Jak miał ślady butów piasku, znaczy na tym bucie, na butach, no to musiał się do tego w cholerę przyczynić. Liczne ślady stóp, no to musi być on. Musi być on, nikt więcej. Kurde. Dobra, kolego. Chyba już wiadomo, co z tobą będzie. Ale zaraz, na pewno on? Nie chce się pomylić, wiecie o tym. Chcę jeszcze się upewnić. Ślady butów. Kto miał te ślady butów? Asystenta rzeźnika. I just want to work. I won't bother no one. Cicho. Why did you let me cut meat? There was so much to cut, so little time. No, 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 no. Muszę czytać, bo ja ostatnio nie czytałem i miałem problem z misją poziomu pierwszego. Zrobiłem go tak fatalnie, że aż się poddałem temu. Tu zrobiłem perfekcyjnie, bo mi się chciało, bo misja miała 5 gwiazdek, to było interesujące. So much meat left to cut. Can't stop. Pokroić to ja ci mogę głowę. Z zębami. Horrible. That's the last time I fish in those waters. Have a look and see which weapon suits you. Zobaczymy. I dostajemy jaki? O, 2,5 kafla. Ej, coś jeszcze? O, półokrągły topór oficerski, o którym mówiłem tak wiele razy. Dobra, i teraz zobaczymy ten topór. Nie chcę wspólnej gry, bo dupcyło mi się. Zobaczymy tą ciężką broń. Co ona takiego ma w sobie? Nawet może i fajnie wygląda, ale damage'ów już nie kroi takich. Chociaż... Ale już nie kroi mi damage'a, nie? Aczkolwiek dostaliśmy tą broń. Having trouble. It's a tough one, isn't it? O, można poczytać nawet te podsumowania. Kurde. No. To było takie łatwe. Aż się chce takie misje wykonywać, takie poziomu 5, bo one są najbanalniejsze. Wystarczy tylko przeczytać jedną z takich najważniejszych rzeczy i już wiadomo, kto za tym mógł stać. Zrobimy sobie jeszcze jedną misję. Mamy jeszcze trochę czasu. To stwierdziłem, że... A dlaczego nie? Ale fajnie mi wyszło zabójstwo. W ogóle zobaczę, czy dalej jestem pierwszy. Ja muszę obserwować, bo widzę, że już niektórzy tutaj się wzięli w garść. I nie chcę stracić tego pierwszego miejsca. Mam już 58 tysięcy. To jest na razie najlepszy wynik, jaki posiadam w sekcji brązowej 1. Więc no, muszę się starać jak najwięcej wyciskać tych punktów, żeby no, jak najwięcej osiągać w tej grze. Bo pewnie nagrody i tak nie czekają, ja wiem o tym, żeby to nie były słabe jakieś nagrody, ale będą, ja w to wierzę. Dobra, mamy już jakieś 20 minut nagrania. Teraz przydałoby się zdążyć jeszcze tą misję zrobić. Ale ja naprawdę obawiałem się, że ta misja będzie kategorycznie trudna. A to było... T
trywialnie proste. Bo to była interesująca misja, miała dużo poszlaków. Dużo. I to akurat się ceni, takie misje. Przecież to mogłem zrobić, nie wiem, równie dobrze na początku gry. Ale skąd ja mogłem wiedzieć, że to takie proste będzie? No cóż, nie wiedziałem. Przekonałem się o tym, jak dopiero uzyskałem pięciodiamentowy stopień. No to teraz się już przekonałem, że to jest proste. No cóż, jak się dzisiaj chciało czytać takie tropy, no to uzyskaliśmy 100% efekt. I w sumie tak powinienem z każdą misją robić, ale niestety niektóre misje są tak porąbane, że aż niekiedy się nie chce myśleć nad tą misją. I się robi to na ślepaka, tak zwanego. No cóż. Ale nie mówmy już więcej o tej misji, mamy to już załatwione. To był asystent rzeźnika, zapłacił za to i teraz siedzi za kratami za swoje. I git, nie? Skacz, Arno, co ty robisz? Dobra, jeszcze z 200, niecałe 300 metrów. Lol, jak ty żeś to skoczył. Nie będę wspominał nawet. Dobra, mamy kolejnych przestępców. Trzeba ich wszystkich ubijać. Bo właśnie dzięki temu nabijają nam się pieniądze krego. Chyba jeszcze mnie obserwował. Jak możecie zauważyć, już mam 1 000 000 liwrów. Więc jestem już tutaj najbogatszym człowiekiem w Paryżu. No. I z tą kasą nie wiem, co mam dalej robić. Chociaż jak już odblokuję te rywalizacje klubowe, czy jak dostanę jakąś nagrodę, to pewnie ta nagroda będzie jedną z tych takich najlepszych pancerzy. Ja się założę, że to będzie to, o czym teraz mówię. Więc no, mam nadzieję, że to będzie proste do uzyskania. Tylko po prostu muszę trzymać pierwsze miejsce. Tylko tyle. A żeby to zrobić, to muszę jakieś interakcje na okrągło robić, żeby zyskać więcej i więcej punktów. A na razie, jak widać, jestem najlepszy w sekcji brązowej. Więc mam nadzieję, że docenicie to, że się staram jak najlepiej. Bo to w sumie nawet widać. Okej. Już niedaleko jesteśmy, zrobimy jeszcze tą misję, bo mamy trochę czasu. Może być już więcej niż te pół godziny, bo ta misja trochę nam zajęła, ale żeśmy ją zrobili z precyzją i o to chodziło. Dobra, wskakuj tutaj. Pogrzeb Berego. Bery. Okej. Okay. I teraz pomów z informatorem. Ło, a jeszcze ty jumpnął ostro. Mam nadzieję, że nie aż tak ostro. Okej, o, jakaś kokardka się znalazła, super. To ją zbierzemy. Spokojnie, spokojnie. Ale nie tak, no. Czemu mi psujesz tutaj, komplikujesz? Arno, ogarnąłbyś się. Ale nie, ty nie masz mi się rozhuśtać. Może Arno, ogarnąłbyś się chociaż raz. I robił to, co ja ci każę. No nie, no nie gadaj, że nie sięgnąłeś. Kurde, dobry jesteś. Dobra, teraz to zrobimy bezbłędnie. O, i pięknie. No i wszystkie zebraliśmy w tej dzielnicy. Ciekawe, jaka nagroda czeka. Pewnie żadna na razie. Ale teraz zbieramy tylko kartki, tylko po to, żeby uzupełnić jakby cel synchronizacyjny ogólny. Więc dlatego tak jest.
Jeszcze 300 metrów, kurde, to trochę połazimy. W to nie wątpię. Więc misja pewnie trochę potrwa. Mam nadzieję, że nie będzie wyglądało to na dość wymagające, jak na nasz poziom, który już jest naprawdę maksymalny. Jesteśmy czempionami, więc fajnie by było, jakbyśmy tutaj naprawdę wykazali się. To już naprawdę na mocno i na twardo jednocześnie. Aha, jest tu sznur, więc możemy spokojnie się parku żyć. Wstąpimy jeszcze szybko do sklepu. Uchronimy tą jedną bombę dymną. Zobaczcie, o! Nie chcę! Nie! Wypieprzaj mi stąd sylwetkę asasyna. Nie, no zaraz mi wywali, serio. Jak nie odejdę od niego nie dalej niż 10-15 metrów, to on mi wywali tą misję, której nie chcę. Bo nie mam jeszcze dostatecznie całej ekipy, żebyśmy mogli w czwórkę nawet grywać. Dobra. Ogarnięte. Okej, dochodzimy już. Ale możemy z tym typem pogadać. Where's the rest of the men? Killed in the ambush. Damn. We're trying to take Joseph Barra's body to the Pantheon, but some bloody royalists want to stop us. I'll help defend you. There's a crowd of people waiting to give respects to this lad. He is a hero. Jesteśmy gotowi do akcji. The ceremony in time. Let's go. Dziękuję, dziękuję. Dziękuję, że mnie już chwalicie. Ale kozacko, jedzie koń z trumną, a ja tutaj z wyjętą bronią. Okej, już tam tu wyskoczyli wrogowie. Teraz trzeba ich dalej zabezpieczać. Pewnie następni szaleńcy się tutaj zjawią. O proszę. W sumie tak jak mówiłem. Tam jeszcze mamy. Już spokojnie, możecie być pewni. Myślałem, że macie jakiś pasek życia w tej trumny. Nie, bo to by było już fajne. Tutaj musiałbym się dynamicznie poruszać. A tak to się wydaje być łatwe. Na to mi chodzi. Dobra, jedźcie z tą trumną szybciej. To ja mam podążać za tą trumną. Będzie. How are you, Anna? The young boys! Aha, to tego Panteonu się dajemy? Dziwne. Ale chyba nie tutaj. Pewnie się zaraz zjawią wrogowie. Mam to mówić teraz. Thank you, citizen, for defending the memory of this young hero of France. Aha, to ten koleś był młodym bohaterem. Co to wszystko? O, dostałem... czekajcie, muszę przyjąć. Bo to jest chyba ważne, ale ja go nie znam nawet. Lol. Tak, przyjmujemy. Tak. Zobaczymy jego profil. No, nie jest źle, nie jest źle. Dobra, przyjmiemy.
Mamy chyba jednego teraz członka więcej. Miło. Dobra. I co teraz? Dalej? Ale gdzie mam iść? Bo ja nie ogarnę. Aha. Lol, robi misję, a tu nagle dostaje zaproszenie. Co to za czyś? A nie chciałbyś po prostu. Ja nic nie zrobiłem. No i czemu się na mnie. O, dobra, jest ekstremista. Kurde, ale się teraz wrogów naraz rzucało. Teraz to jest wręcz wojna. I w cholerę strzelców. Najpierw tym się strzelcami bym zajął. Oni będą sprawić tu największy kłopot. A tylko spróbuj strzelić. Dobra, strzelcami się zajmiemy. I to na zdrowy rozsądek. Szło. Tutaj jesteś. Już mamy, idę tam. Z pomocą. Muszę potem się zapoznać z tym nowym członkiem. Ojej, nie chciałem zabić tego wszystkiego. Trochę mu współczuję. Gdzieś jeszcze są ty? Tu jest jeszcze. Już? Koniec tej obrony? Ile jeszcze? Aha. Już mamy teraz uciekać z okolicy, dobra. Już. Zwiewamy i kończymy odcinek. O, jeszcze chodzi o cywila nawet. Nie chciałem tego. Na 5. I kończymy tym akcentem odcinek. Dzięki wielkie za obejrzenie. Jeżeli wam się spodobał, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się. Na razie. Yo, yeah. You are ready to fight.